Monika Ordowska, dziewczyny z Fortuną. Kochani, rozpoczynamy nasz program. Reżyser dzisiaj troszkę źle się czuje, więc pozwólcie, że będę troszeczkę spokojniejsza. Przynajmniej postaram się być. Na sam początek 100 zł do wygrania. Musimy rozwiązać pierwszą zagadkę. Na czym ona polega? Trzeba odczytać dwie nazwy państw, poprzestawiać litery w poszczególnych rubrykach. Ja wiem, że na razie to na państwa nie wygląda, ale to są państwa. Wobec tego wy zastanówcie się, a ja przypomnę zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 388 telestronie czwórki. 100 zł do wygrania, no to co, wszystko jasne? Wiemy, co mamy zrobić? Jeśli jasne, jeśli macie już te dwie nazwy państw, wybierzcie szybciutko numer albo gwiazdkę 7303, albo 704-304-303. Walczymy o 100 zł. Musimy rozszyfrować dwie nazwy państw. Jakie to dwie nazwy państw? Nie możecie żadnej litery dodać od siebie, żadnej nie możemy z tej rubryki wyrzucić. Muszę usłyszeć kompletną odpowiedź, czyli dwie nazwy państw. No i jestem ciekawa, czy ktoś już sobie z tą zagadką poradził. Walczymy o 100 zł. Czy ktoś już ma kompletną odpowiedź? Kochani, to jest zadanie na rozgrzewkę. I chciałabym, nie ukrywam już, bardzo usłyszeć rozwiązanie tej zagadki. Dwie nazwy państw.